Triduum paschalne to punkt kulminacyjny w ciągu całego roku liturgicznego. Znamienne jest to, że Kościół nie wiąże nas wtedy prawnym obowiązkiem uczestniczenia w liturgii. Niejako Kościół liczy na naszą dojrzałość, pozostawia to naszej swobodzie. Oczywiście faktem też jest, że dla niektórych wiernych są to jeszcze dni związane z wykonywaniem pracy, z obowiązkami zawodowymi, co nierzadko utrudnia udział w liturgii. Natomiast jeśli to tylko możliwe, warto zorganizować czas w taki sposób, aby wziąć udział w tej liturgii Kościoła, która jest wyjątkowo piękna, bogata, złożona, a jednocześnie przekazująca nam najważniejsze misteria z życia Chrystusa. I tak, mszą Wieczerzy Pańskiej, Wielki Czwartek, rozpoczynamy to Triduum. W czasie tej mszy przypominamy sobie ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Jest wykonywany obrzęd obmycia nóg, co nawiązuje do tego, co Jezus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy w stosunku do swoich apostołów. Tą mszą Wieczerzy Pańskiej wchodzimy w szczególny czas. Wtedy milkną wszelkie dzwony, gongi, dzwonki. One pojawią się dopiero podczas liturgii Wigilii Paschalnej. O ile podczas mszy Wieczerzy Pańskiej jest biały kolor szat liturgicznych, panuje nastrój radości, świętowania, to jednak antyfona na wejście mówi, a my się chlubimy krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze życie i zbawienie. Więc od samego początku Kościół już Wielki Czwartek pokazuje perspektywę krzyża. Po zakończonej mszy Wieczerzy Pańskiej obnaża się ołtarz. Nierzadko ma miejsce wtedy indywidualne czuwanie wiernych, czy też jakaś wspólna forma modlitwy. I Wielki Piątek, szczególny dzień, dzień, w którym Kościół powstrzymuje się od sprawowania mszy świętej. Ze względu na szacunek dla Chrystusa, na znak pokornej, pobożnej czci dla tego, co dokonało się na krzyżu. Jedyną liturgią oprócz liturgii godzin, którą Kościół wówczas sprawuje, jest liturgia Męki Pańskiej. Punktem kulminacyjnym tej liturgii jest adoracja krzyża. Wnosi się procesyjnie krzyż, odsłania go, towarzyszy temu śpiew. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem i wówczas wierni poprzez pocałunek adorują krzyż i w ten sposób wyrażają swoją wdzięczność Chrystusowi. Potem ma miejsce jeszcze przejmowanie Komunii Świętej i przeniesienie Najświętszego Sakramentu do specjalnej kaplicy, do tak zwanego Grobu Pańskiego, gdzie towarzyszy temu potem modlitwa trwająca przez cały dzień Wielkiej Soboty. A Wielka Sobota to również bardzo wyjątkowy i specyficzny dzień. Poza liturgią godzin nie jest wówczas sprawowana żadna liturgia. Wierni przychodzą z pokarmami, które będą przeznaczone na stół wielkanocny. Kościół te pokarmy błogosławi. Kościół jednocześnie Wielką Sobotę w ciszy, w milczeniu trwa przy grobie pańskim, oczekując na największy cud w historii świata, na zmartwychwstanie Chrystusa. I świętowanie tego cudu rozpoczyna się za sprawą liturgii Wigilii Paschalnej, która choć sprawowana w sobotę późnym wieczorem nie jest liturgią Wielkiej Soboty, to pierwsza msza niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Przepisy liturgiczne jednoznacznie mówią o tym, że ta liturgia nie powinna się rozpocząć przed zapadnięciem zmroku. To znaczy chodzi o to, aby zewnętrzna ciemność stworzyła odpowiednie warunki do sprawowania tej liturgii i do pokazania tego, że Chrystus jest tą światłością świata. Wchodzimy wówczas do ciemnego kościoła za jedynym światłem, jakie nas prowadzi. Jest to światło paschału, symbol zmartwychwstałego Chrystusa. I Kościół wówczas rozpoczyna najpiękniejszą i najważniejszą liturgię w ciągu roku, którą święty Augustyn nazwał Matką Wszystkich Wigilii. To wtedy pojawia się radosne Alleluja, to wtedy Kościół śpiewa hymn Orędzie Exultet, które jest uwielbieniem zmartwychwstałego Pana. To wtedy słuchamy Słowa Bożego i potem uczestniczymy we mszy świętej, która jest pierwszą mszą paschalną związaną ze świętowaniem zmartwychwstania Chrystusa.